Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu Polskiego Studia. Rozpoczynając dzisiejszy program, chcielibyśmy powrócić do drugiej tury wyborów prezydenckich w Polsce. Jak już Państwu wiadomo, na urząd prezydenta Rzeczypospolitej został wybrany Andrzej Duda. Frekwencja wyniosła 55,34%. Andrzej Duda wygrał w 27 okręgach wyborczych. Bronisław Komorowski lepszy był w 24 okręgach. Podobnie było 10 maja w pierwszej turze głosowania. Duda Andrzej Sebastian. 8 630 627 głosów. To jest 51,55% liczby głosów ważnych. Komorowski Bronisław Maria. 8 112 311 głosów. To jest 48,45% liczby głosów ważnych. Na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został wybrany Duda Andrzej Sebastian. Andrzej Duda wygrał w 7 województwach: podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim, podlaskim, małopolskim, mazowieckim, łódzkim i tu uzyskał więcej głosów od Bronisława Komorowskiego. Z kolei urzędujący prezydent miał przewagę w województwach opolskim, pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim i śląskim. Andrzej Duda wygrał na wsi, zaś Bronisław Komorowski miał przewagę w ośrodkach miejskich. Ustępujący prezydent wygrał także w aresztach i zakładach karnych. Polonia w Stanach Zjednoczonych wybrała Andrzeja Dudę na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Kandydat PiS wygrał z Bronisławem Komorowskim we wszystkich 4 okręgach konsularnych. Andrzej Duda zdobył 18 583 głosy, a Bronisław Komorowski 4392, wynika z danych konsulatu w USA. Komorowski wygrał tylko w 2 z 22 obwodowych komisji wyborczej utworzonych na terenie Stanów Zjednoczonych, w Waszyngtonie i San Francisco. Uroczystość wręczenia Andrzejowi Dudzie aktu wyboru na prezydenta odbędzie się 29 maja w Wilanowie o godzinie 12. Urząd prezydenta obejmie on 6 sierpnia po złożeniu przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym. Entuzjazm w sztabie Andrzeja Dudy był oczywiście ogromny, gdyż od 2005 roku była to pierwsza realna wygrana Prawa i Sprawiedliwości. Pozostaje pytanie, jaka to będzie prezydentura. Wczoraj emocje sięgnęły politycznego zenitu. No jeszcze godzina, jesteśmy dobrej myśli. Napięcie jeszcze bardziej potęgowała przedłużona o 1,5 godziny cisza wyborcza. Jestem przekonana, że zwycięży Andrzej Duda, bo Polska potrzebuje zmiany. O 22:30 bez wątpienia to miejsce było wysepką szczęścia. Aż wreszcie pojawił się on, prezydent elekt Andrzej Duda z małżonką i córką. Wczorajsze wystąpienie było już w iście prezydenckim stylu. Dziękuję wszystkim tym, którzy poszli i oddali w tych wyborach głos. To ważne. Mam nadzieję, że w następnych wyborach będzie nas jeszcze więcej. Że jeszcze więcej ludzi przekona się, że ich głos ma znaczenie. Po raz kolejny padła deklaracja, że będzie to prezydentura otwarta. Otwarta przede wszystkim na obywateli. Drzwi Pałacu Prezydenckiego będą otwarte dla inicjatyw społecznych. Takich, z którymi ja się zgadzam, ale także takich, co do których mogę mieć wątpliwości, że nawet zgadzał się nie będę. Ale jestem otwarty na rozmowę. Właśnie otwartość na Polaków, na ich problemy ma być wartością tej prezydentury. To, co jest wielką nową jakością, co będzie jakością prezydenta Andrzeja Dudy, to będzie troska o ludzi. Jakie zatem mogą być pierwsze decyzje nowego prezydenta? Mówił w kampanii o swoich priorytetach. Na pewno mówił o tym, że trzeba zmienić ustawę emerytalną, czyli obniżyć wiek emerytalny, ale też jest kwestia zwiększenia kwoty wolnej od podatku. Dużo ważnych spraw. W tych kwestiach społecznych nowy prezydent powinien być konsekwentny. Będziemy pilnie śledzić działania pana prezydenta Dudy, zwłaszcza te odnoszące się do jego zapowiedzi socjalnych. Prezydent elekt w kampanii wielokrotnie deklarował, że jest gotowy na wyzwania i na ciężką pracę dla Polski. Sprzymierzeńcem będzie tu młodość i świeżość Andrzeja Dudy połączona z doświadczeniem politycznym. Wyborcy wystawili Bronisławowi Komorowskiemu rachunek za 5 lat jego prezydentury. Ale jego przegrana to również żółta kartka dla Platformy Obywatelskiej. Politycy PO jednak nie zamierzają szukać winnych wyborczej klęski i już myślą o strategii na jesienne wybory parlamentarne.
Po przedłużeniu ciszy wyborczej atmosfera w sztabie Bronisława Komorowskiego gęstniała z minuty na minutę. W forcie Sokolnickiego było nerwowo i próżno było szukać uśmiechniętych twarzy. W powietrzu czuć było napięcie, które później okazało się być uzasadnione. Bronisław Komorowski przegrał z Andrzejem Dudą według tych wstępnych sondaży różnicą aż 6 punktów procentowych. Nie takie próby już przeżyliśmy. Nie takie bitwy już stoczyliśmy. Ale dzisiaj rzeczywiście to wielka, trudna próba dla nas wszystkich. Od nas zależy, czy tą porażkę przekujemy w zwycięstwo. Ja tego jestem pewien. Z przemówienia zrezygnowała premier Ewa Kopacz, jedynie udzieliła mediom krótkiej wypowiedzi. Nie można dzisiaj uprawiać polityki, nie będąc każdego dnia i każdej minuty razem z Polakami. Uszczypliwie punktowała odchodzącego prezydenta szefowa rządu. Sztab Bronisława Komorowskiego, mając bardzo duże fundusze i największy kapitał polityczny, przeprowadził bardzo słabą kampanię. Wyborcy wystawili czerwoną kartkę prezydentowi Komorowskiemu. Przez ostatnie 5 lat jego aktywność nie skupiała się na najważniejszych problemach Polski. Sprawy społeczne były marginalizowane. Na pewno kwestia ostatnich 8 lat rządów była ciężarem i obciążeniem dla Bronisława Komorowskiego. Nie udało mu się uniknąć zestawienia ze swoim zapleczem politycznym i to był widoczny ciężar, z którym sobie nie poradził. Na wczorajszy wynik niemały wpływ miały również głosy wyborców, którzy w pierwszej turze głosowali na Pawła Kukiza. Badania wskazywały, że bliżej było im do Andrzeja Dudy niż Bronisława Komorowskiego. Bez głosów niezadowolonych ludzi młodych, którzy w pierwszej turze głosowali na Pawła Kukiza, prezydentem nie zostałby Andrzej Duda. Bronisław Komorowski i jego sztab za późno i za mało aktywnie rozpoczęli kampanię wyborczą. Nie docenili przeciwnika. Nie przewidzieli, że nowoczesna kampania na styl amerykański, jaką prowadził sztab Andrzeja Dudy, może przynieść taki zaskakujący efekt. Trudno, żebym nie czuł personalnie porażki kampanii, w której byłem szefem sztabu. Porażka Bronisława Komorowskiego w wyborach była tematem dzisiejszego wieczornego posiedzenia zarządu Platformy Obywatelskiej. Politycy partii podkreślają jednak, że to nie czas na szukanie winnych, ale raczej na wyciągnięcie wniosków. Jak my stracimy przede wszystkim czas na wzajemne rozliczanie, chociaż bez wątpienia trzeba także w tej kwestii oczywiście ostro podyskutować, to my po prostu przegapimy to, co jest najważniejsze. A najważniejszym zadaniem dla Platformy jest teraz wygranie wyborów parlamentarnych na jesieni, mówi Grzegorz Schetyna. Mamy 5 miesięcy do tego, żeby przygotować się do wyborów parlamentarnych, ale wiem, że te wybory będą dużo trudniejsze niż te ostatnie. Wyborcy będą teraz patrzeć na każdy ruch partii, jak i rozliczać z tego, co przed wyborami obiecał Bronisław Komorowski. Zapowiadany przez ustępującego prezydenta projekt ustawy dotyczący 40-letniego stażu pracy, mimo zapowiedzi wciąż nie trafił do konsultacji społecznych. Dodatkowo ze strony prezydenta zniknęła informacja o tej propozycji. To jest zwykłe kłamstwo, taka deklaracja rzucona na potrzeby kampanii wyborczej. Dzisiaj okazuje się, że król jest nagi. Więc żenujący spektakl w wykonaniu ustępującego prezydenta naszego kraju. Ocenia Marek Lewandowski, rzecznik NSZZ Solidarność. Prawie 60% wyborców, którzy nie ukończyli 30 roku życia, poparło Andrzeja Dudę. To wyraźny sygnał, że młodzi nie ufają obecnej ekipie rządzącej, oceniają eksperci. Dlaczego młodzi do 29 roku życia w zdecydowanej większości poparli Andrzeja Dudę? To pytanie zadają sobie dziś politycy Platformy Obywatelskiej, którzy byli przekonani, że młodzi zagłosują na nich. Dla posła Jakuba Rutnickiego z Platformy wszystkiemu winny jest Paweł Kukiz, który zmobilizował ten elektorat. Pan Kukiz raczej pokazał, że w drugiej turze będzie chciał, aby jego wyborcy zagłosowali na pana Dudę. To jednak oznaczałoby, że młodzi przed 30 rokiem życia nie potrafią samodzielnie ocenić rzeczywistości. Ja zagłosowałem dlatego, bo jestem osobą wierzącą, a urzędujący prezydent Bronisław Komorowski stwierdzi, że to są poglądy ze średniowiecza, prawda? Ja przynajmniej dlatego głosowałem. Poza tym na młodość trochę zmian trzeba w Polsce. Że w Polsce będzie lepiej dla młodych. Pan Duda obiecał przede wszystkim młodym ludziom wsłuchanie się w ich postulaty, które faktycznie w ostatnich latach lądowały najczęściej w koszu na śmieci. Przekaz Platformy Obywatelskiej i Bronisława Komorowskiego o tym, że Polska świetnie się rozwija, kłóci się z ich sytuacją życiową.
Dla nich zmiana, jaką zaproponował Andrzej Duda, była wiarygodna. On młodym ludziom dał nadzieję. Ta władza odwróciła się plecami do młodych ludzi. Młodzi ludzie jeszcze nigdy tak źle po 89 roku nie mieli. Eksperci podkreślają, że pokolenie dzisiejszych 20-latków ma niewiele do stracenia. Dla nich rzeczywistość polityczna, w której wzrastali, to rządy PO-PSL. Władza, która podejmowała wiele niekorzystnych dla młodego pokolenia decyzji. Choćby wprowadzenie opłat za drugi kierunek studiów. To pokolenie ma duże aspiracje i te aspiracje no, póki co są zablokowane. Tak? Więc dotychczas jedynym sposobem radzenia sobie z tą blokadą była emigracja. No, oni po prostu głosowali nogami, wyjeżdżając, szukając swojego miejsca na świecie, gdzieś za granicą. W tych wyborach spróbowali inaczej. W tych wyborach spróbowali, aby ten głos ich został usłyszany. No zobaczymy, co z tego będzie. Szef Solidarności Piotr Duda nie jest zdziwiony tym, że młodzi zaufali kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości. Bo chce młodzież zmian i widzi, jaką mają sytuację. Nie chcą wyjeżdżać za granicę, chcą pracować i zakładać rodziny w naszej ojczyźnie. Warto jednak pamiętać, że młodzi stanowią elektorat zmienny w swych preferencjach. Jak podkreślają eksperci, łatwo jest go pozyskać, ale jeszcze szybciej stracić, jeśli nadzieje zostaną zawiedzione.